Cześć, z tej strony Luka i chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z serii Projektu Paladyn. Długi okres czasu nie było odcinków z tego względu, że dużo robiliśmy na streamie. Dużo też gdzieś tam było takich momentów, kiedy nie grałem, kiedy robiliśmy jakieś bestiariusze, więc też nie było jakby większego postępu samej postaci, ale udało się w końcu coś tam ponagrywać. I w tym odcinku zobaczycie na pewno kilka miejsc, których do tej pory nie pokazywałem, a myślę, że warto na nie się udać paladynem z uwagi na fajny dosyć exp, a także profit. Będzie też kilka fajnych akcji, z tego co widzieliście tak naprawdę na samym początku, no ale o tym może troszeczkę później, także życzę Wam miłego oglądania i zapraszam. Na kanale jakiś czas temu pojawił się materiał, w którym tłumaczę poszczególne taski, poszczególne warzony. Również na tej postaci udało się oddać ostatnie tokeny za taski i wybić ostatnią rangę, dzięki czemu mogłem uczęszczać na warzony. Tutaj właśnie pokazuję Wam takie fragmenty z moich pierwszych warzonów, jeżeli chodzi o tego paladyna. Offline trening albo trening online za pomocą exercise wandów bądź bowów podobno wyparł trening online standardowy, ten który był do tej pory. Ja czasami jeszcze pójdę na Lizardy troszeczkę poskillować online, ten tradycyjny sposób jaki zawsze trenowaliśmy przy pomocy kamieni, starczą, z foodem oraz z trenowaniem M-levela. Tutaj mała porcja nowych achievementów. Kolejny najazd draptorów na Antice. Udałem się na parne pola z nadzieją, że może tym razem uda się złapać draptora i udało się. Udało się złapać draptora, a dodatkowo już jednego zabiliśmy do bestiariusza. Udaliśmy się z Karolem na szkielety w Darashi. Przypominam, jedna z lepszych miejscówek dla palków około 200 levela, czy to solo, czy to właśnie w duo dwóch palków, tak jak my z Karolem. Bardzo fajny exp oraz bardzo fajny profit. In paradise.
Kolejny poziom wbity na Ghastly Dragach. Miałem tam Preya na lota 10/10, gdzie się zawieruszyły poszczególne nagrania z samego huntu oraz z lota. Dosyć dziwne. Tak czy inaczej, po całym wykorzystanym Preyu gdzieś tam około 650-700k myślę mieliśmy tego profitu. Także myślę, że w miarę ok. No niestety, tutaj zamieszczam tylko i wyłącznie level. Jeżeli rozwój postaci, jeżeli RPG, to na pewno również bestiariusz. Krótka porcja tego, co udało się odblokować w tym długim okresie czasu, kiedy nie było projektu Paladyna. A gdyby tak mieć Prey na lota 10/10 na oba potworki na Feyrist, czyli Frazzle i Silencery. Udało mi się zdobyć właśnie takie Preye i wczesną porą, bo chciałem mieć miejscówkę dla siebie, udałem się właśnie na Feyrist, żeby przez 2 godzinki spróbować zdobyć jak największy profit. Czy mi się to udało? Zobaczcie na końcu, ale powiem wam taki krótki spoiler, było warto. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I pretend that we are dancing, like the nights are never ending. Kolejny hunt na szkieletach, tym razem na Double Expie oraz troszeczkę głębiej niż w miejscu, gdzie zazwyczaj expimy na streamie, czy to właśnie na poszczególnych nagraniach wcześniejszych projektu Paladyna. Czy jest tam fajnie? Na wyższy poziom myślę, że jak najbardziej, na pewno dla palków ponad 350-400 level z użyciem Diamonda Rowów, tak, dla nas jeszcze troszeczkę za ciężko, więc stawiamy póki co na te początkowe miejsca. We'll be right back.
feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart, if you let it be smart, yeah, you wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, cause that's a start, all I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard, and always work hard, yeah, it's hard to have faith, when you had a taste, of this awful place, and if that's the case, you're sitting there sick and tired of the rap race, the fast pace has you thinking it's a bad place, you just wanna Również na dublu, troszeczkę huntu na mocie, czyli muzeum w Thais. Polecam również tą miejscówkę, trochę Hellhandów, Fury oraz Floating Savantów. Bardzo fajny exp oraz bardzo fajny profit. I'm sick and tired of these broken dreams, these broken teens, sitting down on broken screens, it sucks, cause I really know what hopeless means, but focus seems to stem from the darkest themes, don't park your dream, get a jump start and dream of everything you thought you ever wanted to be, then mark your team, together you could be something, be smart and see that you is all you really need, yeah, sometimes you gon' feel like you don't know, sometimes you gon' feel like it's going slow. Sometimes you gon' wish that it came fast. Sometimes you gon' dwell back on the past, yeah. I'm here to tell you that it won't last. Your mind's stronger than you think it past. All the things that keep you feeling bad. To pick yourself up and carve your own path, yeah. These broken dreams and these hopeless teens. How it's supposed to be, yeah. Are all these broken dreams and these hopeless teens. How it's supposed to be, yeah. Kolejny hunt na Double Expie, dodatkowo XP boost z dziennych nagród. Chociaż nie lubię grimów, dałem się przekonać, udałem się na Jalahar, na grimy. Powiem wam, na początku miejscówka była wolna, bardzo fajnie się expiło, no potem niestety przyszły dwie osoby. Jak się expiło? Zobaczcie sami.
Kolejne miejsce godne polecenia, jeżeli chodzi o dobry exp, ale niekoniecznie dobry profit, to West Oramont. Warto udać się tutaj, jeżeli będą quary, wtedy ten exp jest znacznie większy. No i co, polecam powolutku próbować może od 150, kiedy mamy Diamond Arrowy, a już tak na pewno fajnie exp się od 200, jeżeli mamy jeszcze do pomocy naszego Summona. Na streamie wykonaliśmy quest na Gravediggera i z otrzymanym przedmiotem jako nagroda za ten quest próbowałem właśnie złapać tego mounta, czyli tą rączkę. Czy się udało? Sprawdźcie. Kolejne miejsce godne polecenia, jeżeli mamy Paladyna powyżej 200 poziomu oraz Summona, to Hive. Udałem się w to miejsce, zrobiłem fajny huncik, który trwał około pół godziny, ale powiem szczerze, że już jestem naprawdę pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o to miejsce pod względem samego expa, ale także profitu. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. Comes undone, and you're feeling outrun, and it's more than you can take. When you're waiting for that phone call or some wild revelation that you can't relate, and the magic's fabricated. Let me be that familiar escape. Fabricated, let me be that familiar escape.
Na początku września miał miejsce event Devovorga. Był to event, który pozwolił nam na zdobycie specjalnego kamienia. Kamień, który pozwala nam na wbicie dwóch poziomów, bez względu na to, który level posiadamy. Możecie teraz zobaczyć walkę z dwoma bossami, a także sam przebieg walki z Devovorgą. I kolejne miejsce godne polecenia to Minotaur Kulty, które znajdują się na Mintwallin. Polecam tam udać się od 150 poziomu, kiedy mamy już Diamond Arrowy i możemy topić masowo. Oczywiście najfajniej znów na 200 poziomie, kiedy mamy Summona. Mniej zużywamy manasów, możemy dłużej poekspić. Natomiast widziałem również paladynów około 100, nawet 110 poziomu, którzy już tam ekspili. Mówili, że robią bardzo słaby exp, ale mogą bardzo fajnie tam profitować. Tutaj właśnie ciekawostka, jeżeli posiadacie postmana, warto również wziąć ze sobą parcel, bo możemy na Mintwallin na zwykłych minotaurach wysłać sobie paczkę, dzięki temu możemy więcej temów zebrać, no i więcej zarobić.
No i ostatnia już miejscówka, którą również widzieliście na samym początku, niestety udało się tam paść, to Fioramond. Ja polecam około 230 poziomu hunt z druidem, który będzie was leczył. Oprócz tego oczywiście druid stoi na bombie, używa wszystkie wave'y plus UE, a wybiegacie dookoła z diamondami. Warto cały czas biegać na utanie chórze, żeby wyprzedzać wszystkie wave'y Fury. Bardzo fajny exp, bardzo fajny profit, tylko tak jak mówię, czasami jest dosyć ciężko, jeżeli faktycznie staniemy na wave'y od Fury. Możemy albo zdążyć na red HP się uleczyć, albo tak jak w tym przypadku ja padłem. Mimo wszystko polecam. No i to na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcinek projektu Paladyna, ale także jeżeli chodzi o całą serię. Postanowiłem właśnie po tym odcinku zakończyć serię, ponieważ i tak w większości sytuacji prowadzę streamy właśnie z tego Paladyna, więc możecie na bieżąco na każdym streamie zobaczyć, gdzie expię, gdzie zdobywam doświadczenie, gdzie robię bestiary itd., itd. W związku z tym chciałbym wam wszystkim podziękować za wyświetlenia, za obecność na każdym materiale, za wszystkie komentarze, łapki w górę, za to, że byliście przez całą serię. Widziałem, że ta seria naprawdę bardzo wam się przyjęła i mam nadzieję, że kolejne serie, czyli projekt Sorg, zwany projekt Blocker, a także projekt Knighta i projekt Druida, które będą za jakiś czas już wprowadzone, również wam się spodobają. Bez wątpienia projekt Paladyn był moim ulubionym projektem, który bardzo chętnie i bardzo fajnie mi się robiło. No ale niestety, trzeba w końcu skończyć, żeby już nie pokazywać cały czas tego samego, albo w większości sytuacji te same miejsca. A tak jak mówię, jeżeli będą jakieś nowości, będziecie mogli śmiało zobaczyć to u mnie na streamach lub gdzieś tam na gierce zawsze możemy porozmawiać. Także dziękuję wam wszystkim za uwagę, jeżeli ten filmik wam się również podobał, pamiętajcie o zostawieniu komentarza, o zostawieniu łapeczki w górę. A jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie również subskrypcję i dołączcie do grupy na Facebooku. Link w opisie każdego filmu. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Piąteczka dla was. Cześć.